Szanowni Państwo, program Dudzik Lokalnie Telewizja Starnowa. Dzisiaj, drodzy Państwo, gość znamienity, nauczyciel akademicki, prezes partii, poseł na Sejm, no i Erudyta, pierwszy w Polsce. Drodzy Państwo, ze mną jest Pan Grzegorz Braun. Kładę się witam. Szczęść Boże, proszę mi to dać na piśmie Dziękuję za takie życzliwe. Prowadzenie. No ja tu jestem w kampanii wyborczej, ale też w podróży sentymentalnej. No i właśnie, to jest dobry program, ponieważ ja zawsze pytam o kontekst regionalny w mojej audycji, więc zacznę tak, że tak powiem, z mocnego pytania. Małopolska czy Galicja, panie pośle? Do no moi dziadkowie świętej pamięci Juliusz Braun, właśnie Starnowskiej rodziny Braunów. 100 lat temu oni tu mieszkali przy Narutowicza, 37 tam jest podobizna starszego brata. Jerzego na tym. Budynku, za chwilę o tym porozmawiamy, dociągów, ale e, babcia Elżbieta z Szymanowskich, e, z, z Królestwa, z Kongresówki, i oni zawsze potrafili pokazać na szosie z Kielc do Krakowa, gdzie się kończyło jedno, gdzie się zaczynało drugie, gdzie była granica, którą przekraczała babcia, w każdym razie przekraczała ją jeszcze przed I wojną światową, jak statusem swoim. Michałem Trzymanowskim z Mokrska nad Nidą samochodem, bo pradziadek miał drugi samochód w guberni kieleckiej, proszę sobie wyobrazić. Jechali do Krakowa, żeby kupić w księgarni pana Tadeusza, którego w kongresówce nie było, a w Galicji był. Więc u nas się mówiło, raczej się mówiło Galicja-kongresówka. Tak u nas w rodzinie. No tak, no ale jeśli już jesteśmy w Tarnowie i w okolicach. Czyli korzenie y, po mieczu i po kądzieli, czyli y, babcia Tarnowianka, dziadek, nie. nie urodził jest. się w Dąbrowie Tarnowskiej, czy myleś? Nie, babcia Elżbieta z Szymanowskich to właśnie dziś Świętokrzyskie, y, rzeka Nida, później Wierna Rzeka, to jest mój kraj lat dziecinnych. Tam jest taki las, tak? że można mnie zrzucić na spadochronie. Ja się. Nie zgubię, w nocy, w zimie. Ale w Tarnowie też. Ale w Tarnowie również, bo tu właśnie Braunowie 100 lat temu, mój pradziadek, Karol notariusz, właśnie i w Dąbrowie Tarnowskiej, i w Tarnowie, i w Nisku w latach I wojny światowej, i, i potem w Wieliczce, tam jego grup jest. Umarł jeszcze przed wojną. A mój dziadek Juliusz i jego bracia byli i siostra, to było pierwsze pokolenie Harcerzy. No właśnie. E, płonie ognisko i knieje. Tak, Pan coś piosenka, to mówi na pewno. Taka piosenka to napisał Stryjerzy. Brown. Właśnie e, są dwie wersje. Ta taka obowiązująca w Wikipedii, że właśnie w domu przy Narutowicza 37, a, a druga wersja jest taka, że może w nisku, kiedy tam odwiedzał ojca i, i brata e, w roku 18, w roku 18. Mhm. Jak to się miło złożyło, panie pośle, panie prezesie, że e, ktoś kiedyś zrobił okręg wyborczy do Prawda? Parlamentu Europejskiego <laughs> pożenił Małopolskę ze i Kieleckie. Kiedyś ta. dawno, przecież to, to była Małopolska. I no mówi, i... mówiło się też to, co teraz jest Świętokrzyskim. No to mówiło się o ziemi Sandomierskiej. Ta. Także tam też jacyś moi mamy, e, pradziadowie w Sandomierzu. Urzędowali. Mama jest spod Świętego Krzyża, a tata z Nidy. A, a tutaj ta rodzina Braunów-Tarnowska, no to był jeszcze najstarszy brat Kazimierz, po nim mój tatuś ma imię. I on został żołnierzem, lotnikiem. No wszyscy byli żołnierzami, znaczy wszyscy na tę wojnę z bolszewikami tam poszli w różnych, w różnych formacjach i i o ile dobrze kojarzy, Kazimierz, lotnik, zginął, ale. O, on, po. Się, on się, on zginął w wypadku lotniczym już po wojnie. Zdążył wziąć wirtuti tak. Militari za bombardowanie bolszewików tam pod Lwowem, a potem się przeszkolił na pilota i zginął na święta 20 roku. Ale, ale stąd zainteresowania lotnicze były zawsze żywe i u mojego taty, i u mnie w dzieciństwie. Ja miałbym taką prośbę, żebyśmy się tak w przyszłości Mówili na takie rozmowy o historii regionalnej, ponieważ zawsze tego brakuje, ale boję się, ponieważ wybiera się Pan do Parlamentu Europejskiego. Czemu to tak? A Przecież no, sen będzie cierpiał, mównica. Pan, gdybyście mnie Państwo rzeczywiście wysłali za tych dni, parę będzie głosowanie 9 czerwca. Tak. Więc gdybyście mnie Państwo wysłali do Eurokołchozu, a jestem drugi na liście numer dwa, liście Konfederacji, gdyby tak było, no to szczęśliwa dla mnie byłaby bardzo okoliczność, bo ja wtedy miałbym tu mój okręg macierzysty i byłbym po prostu w systematycznej pracy w tym okręgu. Ja wiem, że niektórzy eurodeputowani tak swój mandat sprawują, że go biorą. Odlatują do Brukseli i tyle ich widzieli. No ale, ale można na różne sposoby mandat poselski, europoselski sprawować. Och, gdyby tak los zdarzył i gdybyście państwo tak zdecydowali, no to, to byłbym tutaj bardziej systematycznym. Już nie gościem, ale, ale europosłem. Tutaj pracujący. A gdybyśmy mieli rozmawiać o sprawach tak. regionalnych, to, to może pan. To się nawet umówi, wtedy też. Może pan się ze mną wtedy umówi w Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie, to byśmy tam mogli oglądać ten jedyny zachowany egzemplarz P11, PZL tak. P11, bo kuzyn nasz, Medwecki, dożył. II Wojny Światowej i, i był pierwszym lotnikiem, który zginął w II Wojnie Światowej, startując z lotniska w Balicach 1 września 1939 roku. To umawiamy się w ten sposób. Pan do tej Brukseli, Strasburga, a my tutaj szykujemy kamery do Muzeum Lotnictwa w Krakowie i się umawiamy. umawiamy się. Natomiast no, ja mam takie e, pytanie. Jeśli chodzi o tą Unię Europejską i o te ich standardy, o to, że są równi i równiejsi, co ma pan taką moc, żeby im powiedzieć, że słuchajcie, za daleko to poszło? Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest po prostu komuna. Eurokomuna to też komuna. jaki cel komuny? Pozbawić nas własności. A żeby pozbawić własności, czyli obrabować, no to trzeba wcześniej zdezorientować. Tamta komuna sowiecka, perelowska, robiła to bez ogródek, a ta owija w bawełnę. Ale cel jest ten sam. Dyrektywa budowlana, czyli termomodernizacja pod tym pretekstem, że tam pan Trzaskowski, prezydent warszawski, mówi, planeta płonie. Prawda? Walka z, ze śladem węglowym, bezemisyjność, to są wszystko brednie. Marks, Lenin, Łysenko była przodująca nauka radziecka tak. i miała takich mędrców. To jest wszystko, wszystko to już było, tylko że jest w opakowaniu nowych frazesów. Dyrektywa budynkowa, jeśli zostanie wykonana, to jest to droga do wywłaszczenia przez bankructwo, przez zadłużenie wszystkich. Polskich rodzin, które mają jakieś mieszkanie, a kto nie dociepli, kto nie wstawi potrójnej szyby, ten nie będzie mógł sprzedać, kupić, wynająć. Zielony Ład. No właśnie, ja Zielony nie... Ład, który jest czerwony, tak naprawdę droga do zaorania polskiego rolnictwa. Górnictwo ma być zamknięte do połowy wieku. Tarnow i okolice mają być napędzone, ogrzewane, oświetlane wiatrakami do mielenia ptaków. tak? A na stole zamiast schabowego świerszczowy, proszę pana, bo wszystko ma być sprowadzane albo z Ukrainy, albo z Argentyny. A do tego pakt migracyjny, czyli uchodźcy na chodźcy, czyli perspektywa, że zostaniemy przegłosowani, we własnym kraju, we własnej gminie, przez Bóg wie kogo. Muzułmanie świętują zwycięstwa, a jakże demokratyczne i pod Paryżem, i pod Londynem. Ja tego nie chcę dla Polaków, dlatego stoję na gruncie niepodległości i suwerenności. Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną. No, widzą Państwo, że mieć takiego gościa to. Człek może tylko sobie siedzieć, słuchać i nie musi zadawać pytań. To jest fajna robota. Panie polecam postę... się, panie no redaktorze. No polecam tak, się. Ale ja tylko pytałem o tych równych, równiejszych, o Pan poseł opowiedział o tej doktrynie. Pewnie w pamięci ma ten wyjazd do tego włoskiego doktryniera komunistycznego. I tak, i Artiero Spinelli, tak, jego manifest tak. z Ventotene. No to jest taki eurokomuch tak. założyciel. Jego nazwisko jest wypisane na frontonie tego gmachu, w którym ma siedzibę Parlament Europejski. I to naprawdę jest coś groźnego. Bo ci ludzie naprawdę chcą... Żeby zniknęła Europa narodów, Europa państw narodowych i chcą szarej Europa masy... regionów, tak, tak jest. Oni, nie z urawniłowką tak. na każdym poziomie mamy być pozbawieni prawa do przemieszczania się własnymi pojazdami, bo auta elektryczne oczywiście nie będą towarem, który, na który każdy sobie pozwoli. To są doktrynerzy, to są grupy. Groźni doktrynerzy. Ale ja tylko wtrącę, bo ta, te, te auta elektryczne to zdaje się, powoli się tam wycofują, bo to się okazało, że Chińczycy narobili no tego. Pewnie, a ci nie sprawdzają. A, po a poza tym, panie redaktorze, czy pan się wyobraża armię na auta i czołgi elektryczne, armię, która prowadzi ofensywę od gniazdka do gniazdka, tak? Kochal, kochani nieprzyjaciele, zaczekajcie, bo musimy Ale to podładować akumulatory. Ale zrobią nam kopułę, tam nie potrzeba <laughs> będzie i te te. Hodnoty, no właśnie, takie no to roboty. Jest, ironizujemy. Ale tak. tak jest, że Warszawa nas przed tym wszystkim nie broni, że politycy, którzy trzymają władzę w Warszawie, nie chcą już rządzić, oni chcą wykonywać sejm, w którym zasiadam. Zwoli wyborców już drugą kadencję. Sejm nie stanowi prawa, on je implementuje. Normy eurokołchozowe, wytnij w klej, czasem z sygnaturami już nawet bez rozwinięcia, no to jest abdykacja z władzy. Ja stoję na stanowisku Niepodległości i suwerenności. Dopominam się, żeby Polacy rządzili się u siebie na swoim, po swojemu, zgodnie z naszymi tradycjami i ze standardem cywilizacyjnym. A tam, gdzie się ściąga krzyż ze ściany, tam znika standard cywilizacyjny i właśnie pojawiają się nierówności. Jedni są prześladowani, a drudzy są uprzywilejowani. Kto jest uprzywilejowany? No, u nas w Polsce. Rozejrzyjmy się, myślę, że na pewno Żydzi, sodomici to jest grupa, która żąda dla siebie przywilejów po to, żeby móc zdominować nasze życie publiczne. Kto jest prześladowany, no na przykład mali ludzie, na przykład bezbronni tacy Polacy, co się jeszcze nie zdążyli urodzić i już mogą dziedziczyć, mogą wziąć udział w procesie spadkowym, ale niektórzy by chcieli, żeby rozszerzyć legalizację dzieciobójstwa w Polsce. To jest zatem nierówność, y, której się sprzeciwiam, bo uważam, że równość wobec prawa jest bardzo istotnym elementem formatu cywilizacyjnego, cywilizacji łacińskiej. Panie Bośle, tylko, że ja sobie tak liczę, Parlament Europejski to jest 460 posłów. 700 europejski 700, warszawski Ale 460 nasz, nasz, Ta, nasz polski 460 tak. no i zmierzam do tego tam 730 razy więcej jak pan sobie tam da rady z nimi no szanowni państwo bardzo sprzyjająca okoliczność okno możliwości Otwarte w tym roku do Eurokołchozu idą patrioci, prawacy, kontrrewolucjoniści z różnych krajów, z różnych narodów i my się znamy z niektórymi z nich z kontaktów roboczych, kontaktów roboczych ze Słowakami, Węgrami, Niemcami, Belgami, Flamandami i i inni. Mój kolega znakomity, polecam Państwa uwadze, jeśli ktoś głosuje na Śląsku. Drugi na liście numer dwa Konfederacja, Roman Fritz. Roman Fritz, nasz minister spraw zagranicznych, gabinetu cieni i członek, faktycznie członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obecnej kadencji, przedsiębiorca. Z wieloletnim, wielodziesięcioletnim stażem, działający z sukcesem międzynarodowo w Europie Środkowej, poliglota, kilka języków i jeszcze gadka śląska. Gadką śląską mój kolega, wiceprezes mojej partii Roman Fritz, broni polskości śląska przed ślązakowcami no, nie separatystami. ustawa taka. No, no właśnie, no to jest między innymi Romana Fritza zasługa, że to zostało utrącone, no bo to jest działanie na dezintegrację państwowości. Polskiej. I Roman Fritz to jest jeszcze taki życzliwy ludziom, człowiek, który w telewizji jednej reżimowej, głównej, jak go tam odpytywali z tolerancji, to on powiedział, że owszem, jest bardzo tolerancyjny, nie ma nic przeciwko osobom RTV i AGD. Takich <laughs> tak. ludzi mamy w partii, takich ludzi mamy na listach. To jeśli nas tam oglądają na Śląsku, to proszę wziąć to pod uwagę. A ja tak z ciekawości chciałem zapytać o ten gabinet cieni Grzegorz Braun. To... Pełni funkcję jaką w tym? No, ja jestem ja jestem skromnym prezesem partii Konfederacja Korony Polskiej. Tak. Jestem członkiem Rady Liderów Konfederacji Wolności i Niepodległości tej partii, którą stworzyliśmy już sześć lat temu będzie, będzie już niedługo sześć lat. Stworzyliśmy te partię wspólnie z Ruchem Narodowym i wolnością wtedy Korwina, dziś Mencena. Wcześniej sygnowaliśmy wspólnie taki akt, polecam państwu władzę, akt Konfederacji Gieczwałckiej. I tam podpisali się także moi obecni koalicjanci, prezesi Bosak i Mencen. I stworzyliśmy Konfederację po to, żeby realnie działać, po to, żeby zachowując nasze odmienności, odrębności. Są różne temperamenty i różne koncepcje polityczne, ale jeśli zgodzimy się co do zasadniczych zarysów naszej polityki, czyli właśnie na przykład niepodległa Polska, suwerenny naród Polski, a nie land Eurokołchozowy, Polacy, a nie Eurokołchoźnicy, no to właśnie mamy wspólną agendę i my mamy wspólną agendę, także i z tymi prawakami z innych krajów. Oni też nie chcą zaorania swojego rolnictwa, oni też nie chcą zasypania, zalania swojego górnictwa, nie chcą paktu migracyjnego, nie chcą agendy tęczowej, bo chcą zachować zdrowy rozsądek i zachować swoje tradycje narodowe. Więc wiele jest do zrobienia wspólnie. Jeszcze w tym roku nie idziemy po większość, ale rośnie. Ja tam ale, ale chodzi o to, żeby stworzyć mniejszość blokującą. Pani Reichsführerin von der Leyen przeszła przecież zaledwie dziewięcioma głosami, niestety głosami polskich eurodeputowanych, przedstawicieli Zjednoczonej Urze Prawicy, PiS, Solpol. Oni jej y, 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 dali promesę na to, żeby sza stała naszą majętnością i, i naszym życiem. No więc chodzi o to, żeby pani von der Leyen wróciła sobie tam, skąd ją diabli przynieśli i żeby nie została na następną kadencję. Tak. I wiem o tym, że te ostatnie dni przed wyborami 9 czerwca Przypominam Państwu, od 7 do 21 czynne są lokale wyborcze, więc jeśli tam będziecie na jakichś majówkach, nie majówkach, bo to już. To już będą czerwczołówki. To, to możecie wrócić i do 21 możecie głosować. Rośnie Konfederacji, a pan poseł jest rozchwytywany. Wiele spotkań z Podpisałem wyborcami. Podpisałem już. Ładnych parę tysięcy gaśnic, panie redaktorze, na szlaku tej kampanii. Tak? A wie, wie pan, panie pośle, że ja jestem przygotowany tutaj też. <grym> Drodzy państwo, mam taką oto ładną gaśnicę. Podoba się? No, elegancka, mam... ja rozumiem, że ona kryje tutaj. Yy, ona coś tam kryje, natomiast tak, ta gaśnica miała będzie niespodzianki mia szczególny... podpisać. Tak, bardzo proszę. Szczególne przeznaczenie. Nie wiem, czy Państwo są ciekawi, ja jestem zaprzyjaźniony ze Strażacką Orkiestrą Dentą i na dobry cel ta Dla powiecie. tej orkiestry? Dla tej orkiestry. Yy... Filipowice. Orkiestra Filipowice, bardzo proszę. No drodzy Państwo, no to jest moment taki, kiedy orkiestra z Filipowic ma autograf szczególny. Szczególnie kapelmistrz będzie się cieszył. Młody chłopak, yy, dziewczyna go zbamuciła, wyszedł za dziewczynę, ale fajna dziewczyna też, muzyk orkiestry dętej. Więc to jest dla Was ta pamiątka, yy, a skoro tak, to chciałem Państwu powiedzieć, że gaśnice na spotkaniach z Panem Posłem, z Panem Prezesem Grzegorzem Braunem, to jest przebój przeogromny, yy, cieszy się yy, wielkim yy powodzeniem. Nie będziemy może więcej o gaśnicach mówić, natomiast będziemy zmierzać do końca naszej jakże przesympatycznej rozmowy. Szczęść Boże, strażackiej orkiestrze Dętej Filippowiczowej. Tak napisałem. Mhm. I teraz data dzisiejsza. E, tak. tak. Dzisiejszą datę sobie zapiszemy. To jest szczególna data i to będzie szczególna gaśnica. Szanowni Państwo, co ta gaśnica oznacza? Ona oznacza, że nie no tylko ja, ale też i wielu naszych rodaków chce pozostać Polakami, a nie eurokołchoźnikami. Chcą być u siebie na swoim i to jest taki piękny w swojej bezpretensjonalności, myślę, dobry po, komunikat. Tam jest młodzież, a tu jak Państwo widzą, ta gaśnica w środku jest pusta, ale tam będzie kurtak słodyczy. Także. Aha. Niech o tym pamiętają. Państwa nie tylko erudyta, ale e, kiedyś była szkoła e, kaligrafii. Tak? Proszę o, tak? bardzo. Proszę bardzo. Szczęść Każdy... Boże strażackiej orkiestrze Dentej Filipowicze. U nas mówiło się na e, takie, taką odezwę, na takie powitanie. Daj Boże. Daj Boże, tak, tak. Drodzy Państwo, Właściwie e, zbliżamy się do końca naszej audycji. Jak zwykle na zakończenie głos należy do mojego gościa. Kogo by Pan chciał najbardziej pozdrowić, a być może przekonać jeszcze do czegoś tak na finał? Szanowni Państwo, korzystam z okazji. Bardzo dziękuję za, za gościnę. Podwójnie mi miłą gościnę tutaj w Tarnowie i w okolicach. I po prostu bardzo proszę... Przekazujcie informacje. Nie traćcie czasu, nie przepalajcie energii na przekonywanie nieprzekonanych, bo kto do tej pory nie zauważył, na jakim świecie żyje i, i co tam jest grane, to może w ciągu najbliższych paru dni nie zdąży się przekonać, ale przekazujcie informacje. Ja osobiście. Proszę o Wasze głosy. Drugi na liście numer dwa, Konfederacja do Europarlamentu z tego okręgu, okręgu 10 Małopolska i Świętokrzyskie. No i jeżeli to nam się uda e, zrobić, to... Obiecuję, że będzie ciekawie. I obiecuję, że nie wybieram się do Brukseli naprawiać błędów i wypaczeń eurosocjalizmu. To już było za, za naszych młodych lat, prawda? Tak. Socjalizm dobry, tylko wypaczenia złe. Ja niczego naprawiać nie zamierzam. Zamierzam zabiegać o to, żeby niepodległa Rzeczpospolita z suwerennym narodem wolnych Polaków, żeby to mogło przetrwać. Dziękuję bardzo. Panie... Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia z Panem Bógiem.